mamy to! Dobrze siadło, dobrze siadło! Dzień dobry, witam was bardzo gorąco. Postanowiłem podejść do tego troszkę w troszkę inny sposób. Zrobimy sobie kilka tedeczków, które uważam, że są najlepsze pod zarabianie. Dlaczego? Opowiem wam o każdym z nich. Opowiem o wadach i zaletach każdej tej maszynki. Ale dlaczego w ogóle tedeki? Dlatego, że tedeki zarabiają w grze moim zdaniem najlepiej. Ze względu takiego, że posiadają alfę. W przypadku SHPTK jest to delikatny odchył od normy, ale do tego też wrócimy i postaram wam się to wszystko wyjaśnić, gdy dojdziemy do SHPTK. PTK. Umówmy się. Mamy 5 tedeczków, które ja uwielbiam i którymi mam wielką frajdę, gdy gram. Oczywiście jest ich więcej. Nie znalazł się w tym rankingu Turtle i TS5, które są dla mnie personalnie bardzo przyjemnymi maszynami. Ale dlaczego? To wam powiem na osobnym odcinku, bo zrobimy sobie porównanie właśnie tych dwóch gości. Zanim przejdziemy do tych 5 tedeków, które ja personalnie będę wam polecał jako takie typowe zarabiarki, którymi można farmić, to skupmy się na sekundkę w dwóch zdaniach o Turtlu i TS5. Dlaczego Turtle i TS5 nie zostały uwzględnione? Otóż mam wrażenie, że momentami Turtle jest zbyt sytuacyjny. Jeżeli macie ciężki matchmaking z dychami i rzuca wam dychy, to Turtlem możecie dostać nerwicy. Z kolei, gdy rzuci wam 8, 9, to jesteście królem świata i możecie sobie pozwolić na dosłownie wszystko. Z TS5 jest podobnie, też taki mamuci czołg, troszkę więcej peny, z troszkę innym systemem, wyższa alfa, ale ciężko się tym doczłapać do uszkodzeń, dlatego te dwa czołgi zostawiłem sobie do porównania na inny odcinek, bardzo je lubię, ale w tym momencie skupmy się na czymś innym. Chociaż jeżeli chcecie pograć sobie FL-a, to i TS5 i Turtle będą genialnym wręcz wyborem, zobaczycie zresztą sami. Co do SHPTK, sytuacja jest prosta. Papierowy tedek z niską alfą, jeżeli chodzi o tedeczki, bo umówmy się, jak sobie zeskrolujemy do góry 250 uszkodzeń na strzał, pomyślicie sobie, co to jest za absurd, czemu on poleca czołg, który w ogóle nie ma uszkodzeń na strzał. To sobie zobaczcie, pomimo tego, że macie minus 6 opuszczania, więc faktycznie momentami będzie wam ciężko złapać tutaj pestkę na górkach, pagórkach, etc., to DPM 3500, a jeżeli sobie odpalicie same haeki, 100 penetracji, 420 uszkodzeń na strzał. Jeżeli lubicie pyrkać, jeżeli lubicie troszkę taki bardziej aktywny gameplay, takie bardziej aktywne granie, to sądzę, że SHPTK będzie dla was najciekawszym wyborem. Serio mówię. Jeżeli nie przeszkadza wam brak pancerza, za to macie świetną mobilność, SHPTK spisze się idealnie. Jeżeli lubicie kombinować, mieć przy tym od razu świetne celne działko, 0,26 rozrzutu i 1,2 sekundy czasu celowania, to będzie czołg dla was. Pytanie brzmi, czego szukacie w grze komputerowej, bo każdy lubi coś innego. Na podstawie 270 peny, super podstawa i 330 na goldzie, ale waszym, może nie głównym, ale sytuacyjnym typem amunicji do nadrabiania będą haeki. 100 penki na haeku, papierowe cele to po prostu miażdży. W 8 sekund rozrywacie buraskę całą, od fulla do zera. Podobnie jest z Progetto, jeżeli złapiecie dobry kąt lub gdy stoi bokiem, tyłem, haeki, to jest po prostu coś, na co musicie się przyłączać, dlatego polecam wam, jeżeli będziecie robić załogę na SHPTK, miejcie intuicję koniecznie włączoną na tym czołgu, bo jest to podstawa dla tej maszynki. Bez intuicji nie polecałbym raczej tym grać, warto zrobić ten perk na samym starcie. Oczywiście, gdy macie już naprawkę, ewentualnie tam jakiś bija, czy coś takiego, mówię to jako trzeci, czwarty perk, nie pierwszy. Co do zestawu modułów, dajcie sobie wszystko. Jeżeli brakuje wam zasięgu widzenia, montujecie sobie lornet, jeżeli brakuje wam zasięgu widzenia, montujecie sobie optyczkę, wrzucacie optykę, do tego możecie dodać cichy układ i dosyłacz. Możecie do tego dać turbo, dosyłacz, cichy układ, albo ewentualnie HP, gdy rzuci wam miejską mapę. Czy minus 8 jest sens wrzucać? Moim zdaniem nie. Rozrzut 0,26 celności, tak, jest mega, mega komfortowy jak na ten czołg. Jeżeli chodzi o polowe, tutaj na 8 tierach dużego popisu nie ma. Jeżeli chodzi o wszystkie 8 tiery, ja tylko daję do zmniejszenia okręgu celowania, nic więcej, więc w dalszych polowych poruszać nie będę. Z cichym układem ten czołg posiada 42 kamuflażu, więc no na poziomie LC-Vena albo takiego ninja nie jest, ale jest to wystarczający kamuflaż do tego, żeby nie łapać spota jak głupi. Jedzie czy 55 maksymalnie na godzinę. Definitywnie maszyna skierowana do osób, które lubią aktywne granie, nie stanie w krzaku i trzymanie tutaj kursora na tym, że coś się może wam wychylić, bo będziecie strzelać wtedy po 200, a jaki to ma sens? Czy ja chcę tutaj zagrać agresywnie, czy nie chcę zagrać agresywnie? To jest dobre pytanie. Wolałbym nie.
ale chyba zagram. Patrząc na to, jak ten czołg jeździ, jak ten czołg się porusza, powinienem mieć jeszcze czas nawet na to, żeby stąd uciec. Zniszczmy sobie, opa, to Cromwellek jedzie, dobra. A ty będziesz jechał, ziomek, tako? No to łap. Bum, haksik. Zawsze, kiedy możecie, walicie z tych haksów. Krótka piłka. To jest... Podjeżdżacze się trafiły, no. Nie lubię teamków podjeżdżaczy, bo wtedy cię spotują, a takim papierem sajdzika tutaj nie zrobisz, nie? Jakbyśmy zjechali w dół... Ja w tę lorkę nie ma bicia? A, ty. Jest bicie w lorkę, proszę bardzo. Złapiesz haeka? Nie ma problemu, łap haeczki. Jak to z tych haeków po prostu miażdży ludzi, to jest przepiękne. Mam za mało haeków, trzeba byłoby wziąć ich więcej. Za szybko przejechał ziomeczek, co? Jeska. Co mnie spotnęło? Lajcik? Lajcik, okej. Oni się nie boją. Jak te chłopy tam duszą ten Mordor? Ten to w ogóle chyba na otwartym polu jeździ. Ten, jakiś wygibasy. Zobaczcie, co tu się dzieje. No to farmimy dalej. DPM-em możecie ostro przyfarmić na tym czołgu. On się nie ruszy prawdopodobnie, więc mamy jeszcze jedną darmową pestkę. Czy się skupić na tym? Zaraz zobaczymy. A tak jak mówiłem, on się nie rusza. To jest gościu, który przyjechał na pozycję raz i on już ją zajął i on tutaj będzie stał do końca. Nie. Zastanawiam się tylko, czy nie podjechać im tego Mordoru. Bo tutaj wygraliśmy sobie tę flankę bez problemu i warto byłoby chyba to przerotować, co? Siedzenie i granie na dystans w tym momencie nie ma raczej sensu. Może zniknijmy najpierw. Tiger P, a gdzie ty jesteś, perełeczku? Chodź tutaj. Chodź tutaj, stary, by się z tobą przywita. To chyba nawet z KK mogłoby wejść, co? Mam takie wrażenie, że tak. Dajmy jeszcze jedną albo dwie, dojeżdżamy na Mordor i robimy ich na krótko. Nie wiem, postrzelam kilka pestek, mam tych pestek tutaj tyle, że nie szkoda. On się nie ruszył! On się legitnie nie ruszył, ziomki. Więc widzicie, macie na tym TD-ku mobilność, meda, macie na tym TD-ku wieżę, macie na tym TD-ku świetne działo. Jeżeli wykorzystujecie haeki, to... Karamba. Obracacie sobie wieżę i dajecie bombę. Luta za lutą. No lata to pięknie. Chcemy jechać na krótko? Wydaje mi się, że musimy. Dojazd do tego zajmie nam za dużo czasu. A jakbyśmy załadowali sobie haeczka? Trochę taki lewy haeczek. Aha. To dobre pestki z haeków. Podobały mi się. A ty tutaj jesteś. Mordo, mów, że ty tutaj jesteś. Dobra, karma. Jeden za jeden, słuchajcie. Gra się niestety skończyła. Ale wiecie, jak się SHPTK gra. Na pewno bardzo, bardzo przyjemna maszyna. Na pewno fajny czołg do robienia dosiadów. Jeżeli coś nie ma pancerza, to tym będziecie rozrywać przeciwnika. Po prostu rozrywać. Więcej haeków na pewno by się przydało, bo wzięliśmy sobie tylko 10. Chcę więcej, zrezygnujemy trochę z kitu, weźmiemy więcej haksów, bo one są może i sytuacyjne, ale i tak w takiej sytuacji, jak są niższe tiery, to rozrywa. Proszę bardzo, słuchajcie, no to jest niesamowite. 5 kili, 5 tysięcy zrobiliśmy w ogóle bez potu. Ja rozumiem, że były siódemki, naprawdę rozumiem, że były siódemki i tak dalej, ale no w takim matchmakingu ten czołg jest po prostu królem, więc warto na niego zwrócić uwagę, jeżeli będziecie mieć do niego dostęp, a Wargaming oferowało wam w ogóle SHPTK jakiś czas temu za golda do kupienia, to go weźcie, bo na frontline, na randomy jest zajebisty. Dziękuję. O co chodzi z SHPTK? Macie 250 alfy, 270 penny na samej podstawie. Macie 330 penki na goldzie. 100 penny na haeku. Może nie jest za dużo, jak, tak jak Badger, etc. I te inne czołgi 10 poziomu, ale 420 na bomby. Więc jak wam polosuję, to nawet po 460, 80 możecie bez żadnego problemu tyrać ludzi. Jedynym minusem wolne pestki. Niestety najszybsze są o dziwo haeki. Macie wieżę, macie świetne działo. Rozrzut 0,26. Czas celowania nie istnieje, a nie mamy żadnych modułów. DPM z kosmosu, jak jeszcze przełączycie sobie ten DPM na haeki, to walicie co 4 sekundy po 450 na 8 tierze. Czysty absurd. HP to ma mało, pancerze to nie ma w ogóle.
kamuflaż bez cichego układu, zobaczcie tutaj 34. Co do modułów, tutaj wszystko zadziała. Możecie dać optykę zamiast turbo. Cichy układ dosyłacz na jakieś takie mapy z krzakami. Jak macie miejską mapę, możecie sobie dać HP dosyłacz. Trzeci moduł też zależy od was. Czego tutaj nie wrzucicie, to i tak będzie działać, bo ten czołg przyjmie wszystko. Gari japoński, Tedek 8 tieru, zarabia szalone kredyty. Słuchajcie, tutaj nie musicie grać z takim zestawem, ja sobie akurat mogę na to pozwolić, bo chodziło o popykanie, ale 252 peny na standardzie, 300 na goldzie, pena 10 tieru HTK, czy to Type 5, czy AMX AM4, świetna sprawa, nie muszę chyba nic dodawać. Dodatkowo też spoko peny na haekach, miejcie to w głowie, zobaczcie, że ja tutaj woziłem 5 haeczków, 90 penki, na jakieś takie lekko opancerzone cele wystarczy. Ten czołg ma dobry pancerz, jeżeli chodzi o tę super przybudowę. 8 tier jesteście w stanie tankować, wiadomo, że dziesiątki będą was przebijać bez problemu, ale tutaj tym mantletem możecie odbijać wszystko, dosłownie wszystko. Górna płyta czasami coś odbije, w zależności od tego, co do was strzela, na dolną bym raczej nie liczył. Też nie kontujcie się za bardzo pod takim kątem, bo ta górna część będzie dostawać pestki bez żadnego problemu. 500 uszkodzeń na strzał, połączonej z takim właśnie typem pocisków i z taką penetracją na apekach, a poczekajcie, bo ja wam nie powiedziałem, jak to lata. Mało tego, że to są apeki, to tutaj Wargaming nam zafundowało taki myk, że prędkość pocisku na standardzie jest dużo mniejsza niż na goldzie, no ale do tego chyba jesteśmy w większości przypadków przyzwyczajeni. Więc jeżeli chcecie użyć tutaj do takiego komfortowego grania tego golda do snajpy, do strzelania dystans, to sądzę, że to też będzie niezbyt zła opcja i możecie z tego korzystać. Połączenie czasu celowania z tym rozrzutem, z tym DPM-em, fajna sprawa, no to jest bestia. Ja uważam, że Kari jest topowym tedeczkiem do farmienia. Macie wszystko. Alfa, pena, celne działo, pancerz i nawet do tego możecie dorzucić mobilność, bo jedziecie 45 na godzinę. Także uwierzcie mi, czy to na tych różowych modułach, czy fioletowych, wiem, że niektórzy z was mają z tym problem, jednak nie zmienia to całej charakterystyki czołgu. Tym się gra po prostu dobrze, jeżeli mi nie wierzycie, a będziecie mieć kiedyś opcję, być może Wargaming da wam właśnie szansę do tego, żeby zagrać tym czołgiem limitowaną ilość bitew, spróbujcie, bo jak na razie tego czołgu szerzej dostępnego nie było, ale zaufajcie mi, jest to jedna z topowych maszyn do farmienia. Dodatkowo 32 kamuflażu, nie powoduje tego, że będziecie mogli tym czołgiem unikać spota od Alciwyny na 50 metrów, za to będziecie mogli tym jechać na czołgi ciężkie i wręcz na większości mapy, na których macie jakieś nasypy, bić się z nimi na blisko właśnie przez ten wzgląd na to, że macie uszkodzenia na strzał. Ale czołg jest git. Czołg jest naprawdę spoko. Wydaje mi się, że w wielu sytuacjach będzie się spisywał nawet lepiej niż Skorpion i Su, z tego względu, że masz pancerz, możesz to przyjąć na bombę. Pojedziemy sobie na początku, zagramy ciutkę na cwaniaka. Nie mam tutaj chyba tej intuicji, co? Trudno. Ale czy potrzebuję tutaj tak tej intuicji bardzo na carry? Chyba nie. To są ósemeczki, słuchajcie. Ósemeczkami możecie się wywalać, możecie się dobrze bawić. Nie ma to znaczenia, to są czołgi do farmienia kredytów, więc prędzej czy później tak i tak papierowym TD-kiem się wywalicie. Czy to będzie Su, czy to będzie Skorpion, czy to będzie SKPTK, coś wam da tubę i zejdziecie na strzała, no. Tak to po prostu wygląda. Czy to do mnie strzał? O, ty po drzewku strzelasz, cwaniaczku. Dobra, ładuję golda na ciebie, zobaczysz. Zobaczysz zaraz. Musimy mieć w pamięci to, że ten Lajci gra tutaj. Może skupimy się na nim, co? Bo on zaraz może pikować. T95 jedzie, robi pusha, jakby jutro miało nie być. Obiekt jest na chyba permaspocie, tak mi się wydaje, albo strzelił. Dobra, to dajmy tubę w lighta. Chyba bez spota, co? Bo był double bush, dokładnie. Jak tam się fajczy, jak się fajczy, ale się nie sfajczył. Szkoda. O! Mega dziwna pecha podkręcona, jak w tym filmie z Angeliną Jolie, gościu. Ten mi się skup... Ten gość ma jakiś ósmy zmysł, czy o co tu chodzi? Chciałem spota, bo nie wiem. Mi się wydaje, że ten gość to jakaś lewizna jest. Jak powalę tutaj drzewko, tutaj też będzie strzelał? Roskitu strzela. Słuchajcie, chcecie sobie postrzelać po pikselku do T95 na taki dystans? Nie ma problemu, raz. Ej, no nie uciekaj, my tutaj testy robimy, wróć! No nie, no dostał jedną tubę, już uciekł, no. No wróć!
Panie ziomku! Raz. Dwa. O, ale prawie, prawie. To prawie weszło. Jeden z przyjemniejszych czołgów do grania. Z całego serca wam polecam, jeżeli będziecie mieć okazję kiedyś dostać ten czołg. Będziecie mieć opcję, nie wiem. Jeżeli wydajecie pieniądze, to go kupcie. Jeżeli będziecie mieć opcję dostania go za golda, to go weźcie. Bo jest cholernie, cholernie mocny i cholernie dobry. Te apeki po prostu miażdżą przeciwników. Macie jeszcze więcej uszkodzeń. Czy ten lajcik dostał za tego typa? Najgorzej. O nie. O, jak to lata, gościu. No te apeki to jest złoto. Szczerze mówię, te apeki to jest jedne... Tak, na dobrą sprawę, to snajpienie tym czołgiem niekiedy może być dużo lepsze i przyjemniejsze niż snajpienie skorpionem, bo te pociski się nie ślizgają, tu po prostu pocisk wklejasz, jeżeli leci tam, gdzie mniej więcej wymierzyłeś, nie mówię tutaj o strzelaniu pikseli, wiadomo, ale one się nie ślizgają, mają lepsze kąty, lepszą normalizację, a peki są po prostu najlepszym typem amunicji w tej grze. Jeżeli mi nie wierzycie, to zobaczcie sobie na taki czołg jak Hori. Tam dochodzi do wielu absurdów, w których klejacie pechy takie, jakimi innymi czołgami byście po prostu nie byli w stanie wkleić. A tutaj chyba nie było opcji, żeby to weszło. Strasznie gubi się to podświetlanie tych tekstur, nie wiem czy widzicie. Coś jest nie tak, nie wiem czy oni tego nie mogą dopracować. Ale wygląda to wręcz obrzydliwie. Pikselek? Chcesz pikselka? Ziomek, weź się cofnij. Dam ci pikselka, chodź. Chodź, moje curry czeka. To jest moje snajperskie curry. Ty chcesz? Dobra, to masz. No i nie dostał. Pan Luko. Nie ma żadnego problemu podczas obrotu tym czołgiem. On się obraca świetnie. Działo też nie jest rozjechane. Dajecie te pestki jedna za drugą. Nie czujecie w ogóle takiego ciężaru, że nie możecie zrobić uszkodzeń, bo alfa w połączeniu z tą penetracją, czy to na podstawowym, czy to na podstawie, czy to na goldzie, jest po prostu koszmarnie dobra. Za czym on się... A, tu jest wrak. Jezus Maria. Musiałem to strzelić szybciej. Tutaj był wrak 704, nie zauważyłem go. Stary i ślepy. Ja stary i ślepy. Nie mam okularów na nosie. Jak to mówią pan Hilary. Pierwsza gierka Kari, uważam, że zaliczone na plus. Sprawdzimy jeszcze papierowe TD-ki. Papierowymi TD-kami możemy już mieć trochę ciężej, bo dzisiejsze randomy mogą... A wyglądać jak wyglądać. Rzuci wam koridorową mapę i co wtedy? Będziecie się wychylać suna jak pancera? Nie będzie to zbyt opłacalne. Wiem, że gdzieś Gesor jest. Pytanie brzmi, czy Gesor jest na coverze tutaj, czy nie. Weź tym lajcikiem pojedź sobie tak. LT. Ci ludzie... Ja, na co on czeka? Już jest po grze. Przecież ta gra już się skończyła. Trzeba było, żeby zmaksymalizować uszkodzenia, dać pestkę w Gesora. Ale wiecie, w co damy pestkę? Kwadrata. Uhaha! Mamy to! Dobrze siadło, dobrze siadło! Dobrze. Elegancko, podobało mi się. Dlatego powtarzam wam wielokrotnie, że granie czołgami, które posiadają wszystkie cechy. Pancerz, dobre działo. HP, mobilność powoduje to, że w czymś takim robicie po prostu ludziom desant na głowę, miażdżycie typów, zerujecie ich totalnie i jesteście w stanie wyciągnąć świetne uszkodzenia, tym bardziej gdy macie połączenie takie jak Makari, czyli świetnej platformy, bardzo dobrego działa z wysoką alfą, dobrej penetracji, świetnej celności, mobilności przy tym. Czołg jest cholernie mocny. 500 uszkodzeń, 252 na goldzie, 300 na pence. To już jest dużo. 90 na haeku. Te haeki też mają penę i warto o tym wspomnieć. Co do rozrzutu 0,29, 1,83 celowania. To jest naprawdę genialne działo. Ciężko nie zachwalać Kari w momencie, w którym ten czołg jest naprawdę dobry. Problem polega na tym, że był też limitowany. Nie było go jeszcze tak dużo do ofert. Nie było tego czołgu tak dużo w matchmakingu. Może ze względu na to właśnie, że nie był tak często wrzucany do sklepu premium. Nie jest też tak starym czołgiem jak Skorpion czy Su. Więc, przepraszam, więc stąd tego czołgu jest troszkę mniej na randomie, ale jeżeli będziecie mieć kiedyś okazję, tak jak w przypadku SKPTK, kupna go za golda, to od serca polecam, bo jest to killer randomów, a załogi wcale super nie miałem, jakby co. Jeżeli chodzi o SUV, sytuacja jest prosta, dojdziemy do porównania może takiego, ja często lubię porównać SUV i Skorpiona z wielu powodów. Są to czołgi
topowe, jeżeli chodzi o swoją klasę, jeżeli chodzi o premki, jeżeli chodzi o niszczycieli czołgów, czy niszczyciele czołgów, to tutaj nimi gra się również komfortowo. Ale będą takie osoby, które będą preferować ten lub tamten czołg. Z jakich powodów? SU. Na pewno ma lepszy kamuflaż. SU radzi sobie tutaj w wielu sytuacjach, jeżeli chodzi o takie krzakowe granie, dużo lepiej. 48 kamuflażu z cichym układem. Dorzuciłbym turbo i dosyłacz z tego względu, że ten czołg ma problemy z podjazdem. Pomimo tego, że prędkość maksymalna jest bardzo fajna, bo 71 tak się rozpędza jak cholerny muł. Dlatego mamy założone na niego turbo. Jednak jeżeli lubicie bardziej taki dystansowe, dystansowy gaming, takie bardziej dystansowe granie, weźcie, wyrzućcie turbo i dajcie sobie celowanie z nagród. To wam bardzo pomoże w jednej kwestii. Powiedzmy, że weźmiemy sobie, no nawet zwykłe. Weźmy sobie nawet zwykłe, już nie kombinujmy. To zobaczcie, że tutaj działko będzie się zachowywać jeszcze lepiej. Mam wrażenie, że jak wyrzucicie sobie różowe, to i do 0,28 zejdziecie bez problemu. DPM-ik jest 3000, więc fajnie się farmi. Na bombie 500. Macie 7 stopni opuszczania. Czas celowania jest akceptowalny. 2 sekundy, nawet bym powiedział, że fajny jak na taką alfę, no i alfa połączona z peną, prawda? Macie tutaj 320 penki, więc penowanie mamutów 10-tierowych, takich jak S100 czy Maus, też nie będzie zbyt problematyczne po wieży. Słuchajcie, musicie zdecydować, co lubicie. Ja personalnie wolę Skorpiona, dlaczego wam powiem za moment. Tutaj SU ma swoje uroki, ma też swoje mankamenty, jak każdy z tych czołgów. No chyba, że to Kari. No ale Kari, umówmy się, no dobra, jest jeden mankament, jeżeli chodzi o Kari, nie posiada wieży, a wiem, że są ludzie, którzy TDK-ami bez wieży grać po prostu nie mogą. Jednak pamiętajcie, że SU też wieży dookoła w pełni nie obraca, więc jeżeli tego nie wiedzieliście, no to już wiecie. Czasami zasieje kalafiorem, ma te hity, które nie wiem... Latają ok, no bo to jest 1030 prędkości lotu pocisku, więc nie będą się tak ślamazarzyć. Z drugiej strony to też nie jest coś, co klikasz, cyk, w punkcie jest. Mam nadzieję, że chociaż mogłem wam zobrazować tutaj ten element. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się tym gra, no to zapraszam. Ok, gramy sobie SU. Pytanie brzmi, czy będziemy mieć w co strzelać, nie będziemy mieć w co strzelać, to jedziemy do miasta. Ja nienawidzę, jak gram solo snajpić. Często jadę sobie TDK-ami papierowymi na heady, no i bywa tak, że niestety ginę. Nie, normalna sprawa, umówmy się, nie masz jakiejkolwiek platformy do tego, żeby grać agresywnie na kogoś, bo nic nie dingniesz, a ludzie w ciebie tubią z haeków. Jednak czasami wychodzą zajebiste gierki, więc jeżeli traktujecie to w formie zabawy, to jak najbardziej możecie w ten sposób sobie pograć, ale pamiętajcie, że to jest mega, mega ryzykowne. Czy on zniszczył murek? Powalił murek, czy nie? Dobrze, powalił. Ciekawe, czy ktoś tutaj będzie jechał. Ktoś jedzie. Ktoś dostał. Ja na razie chcę łowić, tak? Czyli chcę bazować na tym, co się spotnie. Nie chcę absolutnie w tym momencie się wychylać, aby robić spota, bo nie mam do tego platformy. Mam czołg, który nie pozwala mi na to, żeby sobie sprawdzać każdy róg, każdy pik. No niestety. Taka maszyna, trzeba to zaakceptować. Nie używamy naprawdę tego apteczki, nie ma sensu, ale gierki na SHPTK i na Kari i na tym T103 siadły. Spróbujmy jeszcze jedną SU. No, SU, fajne. Jak nie rzuca wam 10 tierów, to możecie sobie zagrać w ten sposób bez żadnego problemu. Ludzie często mają po prostu w takich matchmakingach naukę grania, tak? To są 7 poziomy, więc ludzie dopiero się przyzwyczajają do World of Tanks. Zastanawiają się, o co w tej grze chodzi. No a jeżeli wy już macie tam jakiś staż zrobiony w gierce komputerowej o czołgach, no to powinniście być w stanie robić dobre gry, bo nawet grając sobie w ten sposób, jak ja gram teraz. To już jest nieźle, nie? Już mamy tam 1600 szkody, nie jest okej. Okay. Jezus. Taki jesteś, cwaniaczku? Powalmy sobie drzewko z hajka, żeby nie dostawać spota. Gdyby ten gość chciał grać na nas agro, widzę, co się dzieje na bazie. Ale nie mam za bardzo na to wpływu, nie?
Ciężko mi będzie cokolwiek tutaj zrobić. Gowika do garażu. Trzymaj się, wariatunciu. I co nam zostaje? Luwę nam tutaj zostaje do obrobienia, tak? Czy możemy po niego wjechać? On sam do nas przyjechał, zobaczcie. To jest prezent. Ziomek zrobił nam prezent. No coś... O, no, prezent, tak, prezent. Dla starego ślepego, co nie umie wymierzyć pestki i strzelić jej dobrze. Tak, jak się powinno ją strzelić. A ta arta to mnie chyba nienawidzi, co? Ta arta to mnie chyba nienawidzi, co? Czy ja mogę podjechać na bazę, bo zaraz będziemy mieć kap i to jest tragedia. Nie mówcie mi tylko, że dostanę pecha od arty. Tutaj, w tym miejscu. Proszę nie. Nie mamy jakiej kontroli mapy jakiejkolwiek. Więc... wolałbym stąd odjechać. Mój teamek gra bardzo skupiony w jednym miejscu. Nie wiem, czemu nawet nikt się nie próbuje cofnąć. Szkoda. Szkoda, bo to mogłaby być dobra runda. Su charakteryzuje się tym, słuchajcie, że ma mało pancerza, bardzo dobry kamuflaż względem Skorpiona, nie ma w pełni obracalnej wieży, więc to na pewno będzie bolało w wielu sytuacjach. Kurde, nie chcę tego pikować. Jak to mówił Bolek, nie chcę, ale muszę. No to pikuję. Oj, mam garaż za to. Dziękuję, nie wiem, czemu te medy ciągle grają w mieście, mają kapa, zobaczcie to. No Timek też nie oddał, nie? Zobaczcie na te medy. Chłopy siedzą tutaj, 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 nic nie robią, bo widzą kropeczki obok siebie. Trzeba byłoby to przerotować i to odbić i dopiero później puszcząć miasto. Dlatego uważam, że ta mapa też wymaga troszkę balansu. No i pomimo tego, że pojechaliśmy do tego miasta, że zagraliśmy to, co mogliśmy zagrać, chociaż ta arta nam przykrzała życie. Tutaj szkoda, że chłopaki na medach się nie wróciły na czas, ja bym ich coverował, na pewno byłoby dużo lepiej. No a tak wyszło, jak wyszło. Z drugiej strony, słuchajcie, jeżeli chodzi o moduły na SU, dosyłacz, minus 8 i turbo definitywnie musi być grane. Ewentualnie, jeżeli chcecie skorzystać z tego dobrodziejstwa, które SU oferuje, czyli kamo w stacjonarne, no to możecie zrzucić minus 8 albo turbo i dać sobie cichy układ, tak? To jest też dobra opcja, tylko że bez turbo będziecie jeździć jak muł i na to też tutaj zwracam koniecznie uwagę. Dalej, Alfa 520, mega walnięcie jak na szósty, jak na ósmy tier, bardzo fajnie. Z Golda też ma przyjemną penę, na standardzie ta pena może nie jest za wysoka, zobaczcie, 243 peny, mogło być lepiej, za to na Goldzie już tutaj 320, no i 60 peny na haksach. Dodatkowo 7 stopni opuszczania, 0,28 celności, ale umówmy się, Kalafiory to to wali jak cholera, jeżeli działo nie jest skupione na maksa, nawet jak jest, to i tak potrafi przytrolować. Czas celowania jest ok, prędkość maksymalna jest fajna, ale rozpędza się dużo, dużo wolniej, bo niby ma 70 prędkości maksymalnej, ale zanim ty się rozpędzisz, no to tych 70 km to no nie zobaczysz raczej, nie? Opory też takie jakieś średnio przyjemne, DPM 3000. Na pewno z tą Alfą połączenie jest bardzo, bardzo dobre. Ładujecie niewiele powyżej 10 sekund z takimi uszkodzeniami na strzał, więc to jest czołg dla ludzi, którzy lubią grać trzecią, drugą linię, bardziej drugą niż trzecią, bo jednak kalafiory tutaj są średnio latające. Co ciekawe, 1000, jeżeli chodzi o prędkość lotu pocisku, no to też do snajpienia na taki dalszy dystans 500 metrów to średnio przyjemne. Ale czołg fajnie zarabia, fajne kamo, dobre walnięcie. Dużo zabawy na pewno niektórzy z was będą mieć. Często jest tak, że porównujecie ten czołg do Skorpiona, dlatego jeszcze raz zagram wam Skorpionem, żebyście widzieli, o co chodzi. No i Skorpion. Mój ulubiony, ulubiony Tedek na ósmym tierze. Skorpion. 490 uszkodzeń na bombie. Bardzo fajne działo. Ja wiem, zaraz ktoś powie, co ty gadasz, że fajne działo. Okej, no czasami przytroluję jak każdy, ale uwierzcie mi, mnie personalnie ten czołg troluje mniej niż SU. 0,27 rozrzutu z fajnym czasem celowania i prosiłbym was, żebyście się skupiali na tym, żeby nie strzelać tym czołgiem snapów, tylko wymierzcie tę pestkę do końca. Jak będziecie wymierzać tę pestkę do końca, no to będą lądować dużo, dużo częściej, dużo łatwiej będzie wam się właśnie wbić w ten pancerz przeciwnika. Wiem, strzelanie na dystans potrafi przytrolować każdym typem czołgu. Możecie mieć czołg, który ma 0,2 celności, a i tak jak na 400-500 metrów będzie strzelać po dolnej płycie, to sporo pestek nie trafi. Taki urok World of Tanks. Opuszczanie minus 7, mówiliśmy już o czasie celowania, DPM bardzo podobny do SU, 3000. Ja tutaj nie mam akurat dyrektywki, ale jakbyśmy sobie dali dyrektywkę, no to powinien się zrównać z DPM-em SU. Różnic nie ma. Niższa alfa za cenę
cenę szybszego przeładowania, to tyle. Umówmy się, Skorpion kamuflażem też nie błyszczy i nie grzeszy. Zobacz, mamy 20 mniej kamo niż na jego poprzedniku. Czyli musicie zadać sobie pytanie, czy wolicie czołg z kamuflażem, czy wolicie czołg, który będzie bardziej uniwersalny. Dlaczego uniwersalny? Bo ma wieżę, czyli możecie się w pełni obrócić, bo jest szybszy. Szybszy w tym sensie, że szybciej się rozpędza, więc łatwiej mu jest przerotować, uciec z danego miejsca zagrożenia. Jednak coś za coś. Macie mniej pęki na tych pociskach, macie jej 311, za to z kolei macie APCR-y, które latają szybciej. Od was zależy, co wybierzecie. Ja powiem tak, lubię oba czołgi, preferuję Skorpiona, pewnie dlatego, że zagrałem nim więcej bitew, ale jest też Team Su, obóz Su, który mnie wręcz tutaj próbuje nakłonić do tego za każdym razem, jak Skorpionem gram, że Skorpion jest gorszym czołgiem. A wy dajcie mi w komentarzu, co wolicie, Su czy Skorpion, a może będzie to Kari, a może to będzie SHPTK, a być może będzie to, zaraz zobaczycie, jeszcze został nam ostatni czołg do zagrania. Miasto, słuchajcie, ja gram miasto, ja tutaj nie chcę snajpić, nie chcę siedzieć na awku, czekając na to, aż coś mi się wystawi. Jak tam, Adamek, forma jest? A my sobie podejdziemy do miasta. Odbijemy do lewej, żeby nie dostać tuby. Jak najszerzej się tylko da, bo tutaj już jakieś tadeczki mogą być wystawione. Wiecie, no kamuflaż Skorpiona nie jest zbyt dobry. No i tak nie zdążyłem przejechać, no zobacz. Obsraniec jeden buraskowy. Czasami niestety jest na tej mapie tak, że jak są szybkie czołgi, to jadą was kontrować na podjeździe, czyli buraski, jakieś magazynki, TVP-ki, Skody, etc., etc. Potrafią przyjechać bardzo szybko, żeby zrobić wam jedną pesteczkę na dojeździe, dlatego widzieliście, ja się starałem jechać bardzo do lewej, a i tak te pechy dostałem, być może nie jechałem idealnie. Ale nie lubię grać pasywnie, granie pasywnie w tej grze doprowadza mnie dosłownie do szału, jednak... Czy można grać agresywnie papierowymi czołgami? Też nie zawsze, więc... Czasami będziecie się wywalać. No i gdzie są jakieś ziomeczki? Nie ma nikogo tutaj do tubienia? Halo, proszę się wystawiać. Ja tutaj odcineczek nagrywam. Proszę się wystawiać, będą panowie na odcinku, obiecuję. Za 500 najlepiej, jakiś Johnny Wonnie dostanie Tubsona. Dawaj. No dawaj, ziomek. O, spodnie poprawiałem. Shit. Czy my jeszcze coś jesteśmy w stanie zbombić tutaj? Nie no, ten gość to się pomylił w ogóle i to strasznie. On jest w garażu. Nie wiem czemu. Znaczy, teoretycznie gdyby grał 8 tierem, to byłby już dobry play. Gdyby grał Killaną, to byłaby dobra zagrywka. Ale przez to, że ziomeczek sobie próbował grać Govika, który nie ma jednak tyle pancerza, tym bardziej na 8 tierowego TD-czka, no to już tutaj wyglądało to gorzej dla ziomeczka. Ja chciałby się ktoś wystawić jeszcze może za darmo? Ja to bym wolał za darmo, no ale... Tam nikogo nie ma, okej. Okay. Czyli możemy mu bez problemu dać tutaj pestkę, zaraz się wychylimy, damy mu tubę. On chyba strzelił z dwóch dział, co? Bardzo ładnie. Czy my musimy uważać na to wszystko? Ja nie wiem, czy ja tego nie mogę piknąć nawet. Bardzo dobrze. I co dalej? Czy tatujemy na panterę, czy puszujemy? Tata jest dobre. O! Pixel, one time. Dobra, typie, rozwaliłem komuś okno. Męczą was czasami randomy, ja rozumiem. Randomy potrafią być męczące, moi kochani. I wiem to... Nie chcę mówić, że najlepiej, ale zdaję sobie z tego sprawę, uwierzcie mi, też już gram w tę grę tyle lat, po tyle godzin dziennie. Z tymi samymi mankamentami się borykam. Z tymi samymi problemami non-stop każdego dnia. Nie mówię, że ja mam ciężką pracę. Mówię wam tylko, że jest mi to... nieobce. Opa! Nie ma. No, ten chłop to jest jak Neo w Matrixie, ziomeczki. Jedziemy po niego. Dzień dobry, Johnson. Dziękuję pięknie za wsparcie. Ta bura... doigra się, nie? Ten chłop.
To jest chłop, który robi wszystko za darmo. Jego impact na grę jest totalnie zerowy. Jeszcze nic nie zrobił w tej grze. Nic nie zrobił oprócz trzech albo kilku darmowych pestek. I nie mogę gościa trafić, no. Bo nie skupiam do końca skorpionem. Pytanie brzmi, jak my chcemy go spotnąć, bo... To będą poważne problemy za moment. Opa. No, chyba komuś głowa odpadła. Ależ to jest taki TD-czek, którego uwielbiam. To jest taka maszyna, którą kocham, zawsze kochałem. O nie, on tutaj ciągle gdzieś jest. Nigdy nie zrezygnuję ze Skorpiona, pomimo tego, że uważam, że Kari można grać troszkę lepiej w dzisiejszych czasach. Większy potencjał uszkodzeń, bo masz ten pancerz, to... Mając gdzieś tam w serduchu Skorpiona, ta maszyna zawsze pozostanie dla mnie najlepszym TD-kiem do farmienia, koniec i kropka. No nigdy w życiu nie zrezygnuję z tego czołgu na rzecz innego, jeżeli chodzi o moje takie personalne top 1, ale wszystkie czołgi, które dzisiaj widzieliście, są świetne, są dobre i potrafią bardzo mocno kąsać, więc Skorpion, pełnoobrotowa wieża, na pewno daje mu to taką uniwersalność, jeżeli chodzi o granie na wielu mapach. Papierowy czołg, spoko, z dobrą peną, fajną celnością i tak, zaraz ktoś się na mnie rzuci i powie, mój Skorpion nic nie trafia, co ty gadasz? Weźcie sobie ten zestaw modułów, który ja mam, a za chwilę wam go pokażę i będzie trafiać trochę więcej. World of Tanks jest tak zbudowaną grą, że możesz mieć dział 0,15 celności, a i tak wszystkich pestek trafiać nie będziesz. Dlaczego? Tak sobie deweloperzy zażyczyli. Na Skorpiona dajemy dosyłacz, minus 8 i cichy układ. To po pierwsze, to jest najlepszy zestaw, jaki może być grany, jeżeli chodzi o Skorpa. 490 na bombie, 246 peny na podstawie, no i mamy na goldzie 311 penki ze spoko latającymi APCR-ami. 1150 jest zadowalające, 3000 DPM-u ponad, więc przyjemna sprawa z fioletowym dosyłaczem, bo ja tutaj mam fioletowy dosyłacz, 0,24 celności stacjonarnie jest niezłe. Dalej, co możemy powiedzieć, skręca, ok, jeździ 60 km na godzinę, kamuflaż słaby, dlatego mamy cichy układ, tutaj nie mamy tak fajnie jak na SU, że mamy 41 kamo bez cichego układu, tutaj zobaczcie, z cichym układem mamy go tylko 29, więc uważajcie, jak będziecie grać tym czołgiem, bo często możecie dostać spota tak zwanego z dupy, ktoś was trafi akurat jedną, drugą pechę i okazuje się, że dwie alfy po 500 was strzeliły i jesteście w garażu, dlatego trzeba troszkę bardziej uważać niż na SU, jeżeli chodzi o pozycjonowanie się, ale ten czołg daje mega, mega frajdę z grania i definitywnie polecam wam go, jeżeli chodzi o ten ranking TD-ków. Nie kategoryzuję ich wszystkich jeden po drugim, który jest najlepszy, który jest najgorszy, bo czy zagrasz SU, czy zagrasz Skorpionem, czy zagrasz Kari, czy zagrasz SHPTK, jeżeli masz na tyle umiejętności, czy zagrasz Testo 3, to będziesz się prawdopodobnie dobrze bawił. Z tym Testo 3 to też tak na spokojnie momentami, bo on troszeczkę odstaje od tych czołgów, które wymieniłem wcześniej, ale jest naprawdę fajny jako opcja za obligacje. Tak jest, czołg za obligacje, który jest dostępny dla wszystkich, jeżeli odbierzecie właśnie te obligacje i je wyfarmicie, będzie to Testo 3. Moim zdaniem najlepsza maszyna, jaką możecie wziąć za obli i dalej będę przy tym twierdził i dalej będę puszował tę tezę, że jest to najlepszy farmer kredek za obligacje. Dosyłacz HP Turbo. Dosyłacz, cichy układ, nawet minus 8 da radę. Możecie się bawić modułami. 400 uszkodzeń na strzał, 440 uszkodzeń na strzał, minus 8 opuszczania, wielki, olbrzymi profil. Czas celowania 2,17 z rozrzutem 0,31, a nie mamy żadnego modułu do skupiania, czyli do rozrzutu, do polepszenia tego celownika. Możecie dać minus 8 bez problemu, na pewno odda. 3000 DPM-u, pancerz czasami coś dygnie, ta wieża jest w stanie odbijać pestki i to takie dziwne pestki. Ja ile razy odbiłem na tym czołgu jak pancera, to ja nie zliczę. No dziwna sprawa, ale tak faktycznie jest. Dodatkowo jest w stanie się przepozycjonować, jeździ za to. Na pewno ma problem z dwiema rzeczami i zaraz do tego przejdziemy. Kamuflaż? To jest żart. Na tym czołgu kamuflażu to ty nie masz. Musisz go traktować bardziej jak grilla. Czyli momentami dostaniesz spota z kilometra, no i myślisz sobie, o cholera, chyba płynę. Drugą rzeczą jest to prędkość lotu pocisku. 870, 870, 870. I dla niektórych może być to mega problematyczne, dlatego to weźcie sobie pod uwagę. Ale umówmy się, jeżeli chodzi o czołg za obligacje, jest to najlepszy wybór dla farmerów kredek. Zobaczcie sami.
Nie za fajna mapa. Graliśmy Su, graliśmy Skorpionem, graliśmy SHPTK, graliśmy Kari, no i teraz czas na Testo 3. Wiecie co, ja to chyba sobie zacznę powoli. Chciałem zagrać na wodzie, ale tak patrzę, jest tyle tych medów. To może zacznę sobie standardowo, co? Zaraz ewentualnie przejedziemy na wodę. O, proszę bardzo, właśnie na takiego pana czekałem. No i cyk. Jeżeli chodzi o Testo 3, tutaj jest interesująca sprawa, ale to wam powiem wszystko na koniec. Na tym, na statystykach tego czołgu skupię się na końcu, nie ma sensu teraz o nim mówić. Wolne pociski to na pewno boli, a tutaj nie ma przystrzału. Wolne pociski to na pewno boli, jednak ta maszyna ciągle daje sobie nieźle radę. Jakby to weszło, ale bym się cieszył. Duży profil. Duży profil, definitywnie, dlatego tutaj będziecie musieli trochę się nakombinować i napocić, żeby grać w niektórych pozycjach, właśnie przez wzgląd na to, że jesteście jak stodoła. Serio mówię, jesteście jak cholerna stodoła. O, tutaj pechy może łapać, czemu ja nie widziałem? A, szkoda. Jego plusem, plusem Testo 3 na pewno jest to, że jest dostępna za żetony, za obligacje. Więc każdy z was może sobie taką Testo 3 zrobić, prędzej czy później, bez obawy o to, że będzie musiał wydawać pieniądze na dobry czołg, na dobrego TDK. Nie. Tutaj możesz sobie wejść do sklepu za obligacje i po prostu tę maszynkę jak naj... Ej, co jest? Ale wariat ty. Blinda mi tutaj dał. Kurde, mocny. Jak Tigerem? A jak on się tam znalazł w ogóle? Ja ci oddam, wiesz o tym. Musi być zwrotna, chłopie, za to, co żeś zrobił. Ale mnie wyczuł, co? Klasyczny, umówmy się, to jest klasyczny kamyczek, tak? Nawet nie chciałem siedzieć za tym kamykiem, tylko za tym, no ale... Jak już jestem tutaj, to trudno. Boję się teraz tutaj podjeżdżać. Kurde, jak mi da tubę. Chciałbym, dobra, trudno, robimy to. Problemem Bizonte jest też jedna rzecz. Jeżeli masz penetrację, to po jego wieży przebijasz się bez żadnego problemu. Ale też sprawdźcie, jak to wygląda. No, zero potu, żeby robić uszkodzenia tym czołgiem. To był chyba rykoszet, czy nie? Nie wiem. Zero potu, żeby robić tym czołgiem uszkodzenie. Macie Alfa 440. Nie jest to Alfa 500, jak na Kari, czy na Skorpionie, czy na Su, okej. Ale to też nie jest Alfa typu 400 lub 300 coś, jak niektóre czołgi też potrafią posiadać. To jest obrzydliwe wtedy. A tutaj, na chillerce, jesteście w stanie sobie rozdawać karty. Wolałem dać tamten strzał, niż w jak Tigera za fulla, nie? Wolałem oddać tamten strzał, niż w jak Tigera za fulla, definitywnie. To nie ma o czym gadać. Pestunia była tak pyszna, tak dobra, tak smaczna, że aż mi się morda ucieszyła. Rzuciło taką mapę, jaką rzuciło, gdzie tutaj presji raczej robić na niczym za bardzo nie możemy, ale widzicie, że i tak te uszkodzenia są farmione. Znowu tiery 9 i to jest właśnie piękne. Słuchajcie, to jest właśnie piękne w TDK-ach, że one mają wywalone w ten matchmaking. Czy wam rzuci dychy, dziękuję, czy wam rzuci ósemki, nie cierpicie tak bardzo, jakbyście grali na przykład hatekiem. Bo umówmy się, hateki mają o wiele więcej problemów z matchmakingiem sytuowanym na plus 2 niż TDK-i. Tym zawsze możesz stanąć gdzieś z tyłu, wykorzystać okazję, dać jedną, drugą tubę i farmić uszkodzenia. Wchodzi to wchodzi, ja to biorę. Każdy strzał jest na wagę złota w tym momencie. A widzicie, obrotowa wieża, dobra wieża zresztą, bo to nie jest zła wieża, ona potrafi dignąć sporo. Fakt, macie ten cypel, no ale co z tego? Chłopaki tutaj zaczęły się troszkę rozlewać, nie? Za daleko poleciało, za wysoko. I zobaczcie to, sfarmiliśmy już 3000. Prawie 3000. A gierka jeszcze tam trwa. Kolejny damage. No i to jest to, na co liczymy. Tym razem za 4-4-5 nam polosowało. Goście się wystawiają, tłuczemy lewym i zabawa. Także będziecie musieli sobie wybrać jakiegoś TDK-a właśnie do farmienia. Jaki TDK to będzie, nikt wam nie powie, co będzie dla was najlepsze.
bo ja nie wiem personalnie, jak wy gracie w grę, jaki playstyle lubicie, czy wy, no i kolejna pesteczka, czy wy lubicie zagrać na blisko, czy wy lubicie zagrać na daleko, czy lubicie grać pasywnie, czy gracie tylko na przykład ósemki w Plutonie z Lightem. Jak gracie ósemki w Plutonie z Lightem, to wiadomo, że taki Soul, Scorpion, etc. będą najlepsze, jednak Testo 3, Kari, to są bardzo takie uniwersalne te deki, tym można i snajpić, i jechać na blisko w wielu matchmakingach i się dobrze bawić. Więc no tutaj wszystko zależy od tego, jak gracie w grę komputerową. Poczekasz chwilkę? Dzięki. Trzymaj się. 3800 sparuje, no pięknie idzie. Czy ja wiem, czy ten cypel jest taki duży? Są czołgi, które mają większe weakspoty. Poza tym ten cypel może jest wysoki, ale on nie jest szeroki, więc jak sobie zwrócicie uwagę... No weź się wystaw. Że jak się bujacie, robicie przód, tył, lewo, prawo, to ludzie wcale tego tak łatwo nie trafiają. Spróbujcie sobie na takim średnim dystansie, jak ten, na 300 metrów, 250, grać na wieżę i niech was ktoś po tym cyplu trafi. No, powodzenia życzę. Nie chciałbyś pesteczki, ziomek? Trochę? No. O, to, jak ja lubię taką kooperację z ziomeczkami. Jeszcze pożar! Jezus Maria, ale błogosławieństwo. Ty, co to są za gry? Co to są za gry z rzędu, gościu? Ale się jaram. No więc jest różnica w graniu papierowym tedekiem, a takim tedekiem jak Kari, Testo 3 jak najbardziej. Dlatego będziecie musieli sobie podciągnąć tutaj pewne rzeczy pod siebie, zrobić jakąś drogą dedukcji, odhaczanie tego, co będzie dla was dobre, a co będzie dla was słabe. No, już nie dojadę, trudno. Dobra, dostaliśmy meczkę, zrobiliśmy fajny wynik i to były dziewiątki, słuchajcie. Powiem wam tak, no moje dziewiątki tak średnio się popisały, co? Wracając do Testo 3. Czyli dla kogo może być Testo 3? Na pewno dla osób, które nie mają żadnych czołgów premium albo mają ich mało, nie chcą wydawać pieniędzy na czołgi premium. To druga rzecz. Trzecia sprawa. Dla osób, które chcą mieć fajnego tedeczka, bo i który zarabia zajebiście. Czy to random, czy to frontline, ten tedek będzie zarabiał dobre kredyty. Jeżeli chodzi o moje zestawy polecane, dosyłacz, minus 8 i turbo, możecie sobie na niektóre mapy dać HP, nie mam z tym żadnego problemu, albo wentylację, pobawcie się tym. Jednak ja z tym zestawem grałem najczęściej i najbardziej mi oddaje, bo schodzi mi do 0,29 rozrzutu właśnie grając w ten sposób, z fajnym czasem celowania, 2,17, świetna alfa, 440 na bombie. Dodatkowo, tak jak widzieliście, ten czołg posiada taką samą penetrację, na ba, co ja mówię, większą penetrację niż AMX M4. Mamy tutaj 307 peny na goldzie, na apekach, które latają pięknie, tak jak w przypadku Kari, tutaj się też nic nie zmienia. Te pestki po prostu tam, gdzie mają wejść, tam wchodzą, nic się nie ślizga, Space Armor... W ogóle śmiejecie się w ryj i mówicie, haha, łap pękę. 8 stopni opuszczania, wieża odbija, wieża, moi drodzy, odbija, ale pamiętajcie o tym cyplu, no i tutaj niestety potrafi już wchodzić. Ale ten czołg ma jakąś dziwną tendencję do odbijania magicznych pestek, ja go bardzo lubię, puszuję, jest to najlepszy czołg za obligację, jaki możecie zdobyć, polecam wam wszystkim gorąco. Mało tego, to jeszcze chyba jeździ jakoś sensownie z tym turbo, czekajcie, 45 na godzinę, zajebioza.